Witam Was w kolejnym odcinku jazdy próbnej, drugi dzień rajdu rzeszowskiego. Mamy piątek, za mną cały park maszyn Castrol Edge Fiesta Trophy. Właśnie od tej strony serwisowej zaczniemy dzisiejszy odcinek. Już zaraz będą wjeżdżały Fiesty na swoje stanowiska i sprawdzimy, czy rzeczywiście są wytrzymałe, czy rzeczywiście sprawdzają się, czy po prologu nic im nie jest i jak to wygląda od strony serwisantów. Coś, czego nie ma w innych telewizjach, czyli wchodzimy do parku maszyn, wchodzimy do miejsca, w którym pracują serwisanci. Jest ze mną Michał, witam Cię Michale. Powiedz mi, na czym polega Wasza praca, bardzo odpowiedzialna praca? No w tej chwili przygotowujemy się do pierwszego serwisu, który ma miejsce, tak zwany serwis oponiarski. Będziemy tylko tak naprawdę wymieniać opony, przygotowujemy co trzeba założyć, ponieważ pogoda jest no, zmienna, więc jeszcze trwają roszady ustalenia. Ten serwis ma tylko i wyłącznie 15 minut, także jesteśmy w stanie wymienić tylko i wyłącznie opony, przetrzeć szyby i wyjeżdżają chłopaki na trasę. A jeżeli chodzi o jakieś głębsze, poważniejsze naprawy? Tak jak mówię, na pierwszym serwisie nie da rady nic zrobić, chłopaki przejechali tylko bardzo krótki wczorajszy odcinek. Następny serwis będzie miał 30 minut i jesteśmy w stanie wtedy, jakby coś się, nie daj Boże, zepsuło. To ale 30 stanie... minut na jedno auto czy na wszystkie? 30 minut mamy na jedno auto, jest nas czterech, także jesteśmy w stanie naprawić przez te 30 minut tak naprawdę wymienić pół samochodu. Widzimy, że specjalnie obok Was jest Michelin. Tylko tej firmy używacie opon, czy jak to wygląda? Jest kilku dostawców opon. My używamy opon Michelina, stąd też się pojawił ten serwis. Jak widać, mają duże chłopaki wzięcie w tej chwili. Wszyscy zmieniają opony na ostatnią chwilę, bo tych opon no, nie używa się, tak jak w cywilnych autach, tylko jednego rodzaju. Używa się tych opon, tak jak tutaj, nie wiem, widać kilku rodzajów i na każdą pogodę jest tak naprawdę inna opona. Stąd jest tutaj te roszady i tak zwane ustalenia przed startem, co założyć. Czyli przyjeżdża do Was zawodnik i mówi: Michał, słuchaj, potrzebuję takich opon i Wy je w chwilę zmieniacie, tak? No ustalenia są, że tak powiem, głębsze. Trzeba wziąć pod uwagę pogodę, temperaturę, możliwość opadów deszczu. Ustalamy, co ma być założone, co ma być na zapas. Tak jak tutaj jeszcze może zaobserwować, w tej chwili wkładamy opony w koce grzewcze, ponieważ ta opona najlepiej pracuje przy jakichś 80 stopniach Celsjusza, więc je wstępnie nagrzewamy, żeby ona była już gotowa do boju, do ostrej walki. Czyli jeżeli samochód stąd wyjeżdża na OS, ile czasu gdzieś to zajmuje? Że ta opona już jest rozgrzana? Tak? Ona jak będzie, że tak powiem, się toczyła, czyli podczas jazdy automatycznie się nagrzewa. Zdając jej wstępnie temperaturę w miarę wysoką, jest szansa, jak chłopaki będą cały czas jechać i nie będą mieli za długich przestojów, że ona otrzyma swoją temperaturę i od razu od pierwszych metrów odcinka specjalnego będzie miała tą temperaturę taką pozwalającą na bardzo szybką jazdę. To może wytłumacz naszym widzom, po co w ogóle oponie jest temperatura? Jak wiadomo, to nawet można obserwować no, nie tylko w oponach samochodowych, czyli guma czym cieplejsza, tym jest bardziej klejąca. To jest dokładnie ta sama zasada. Prawidłowa temperatura pracy opony jest około 80 stopni Celsjusza i przy tej temperaturze ona najlepiej pracuje, najlepiej klei się do nawierzchni. No dobrze, mówimy tutaj o pogodzie suchej, a co z pogodą mokrą? Zasada jest tak naprawdę taka sama, czyli opony deszczowe, które mają temperaturę też swoją pracy, tam 60-70 stopni, ona jest bardzo, bardzo miękka i też najlepiej wtedy pracuje.
I nie wkładamy tam rąk, bo się możemy poparzyć. Koc ma 80 stopni, także jest ciepło, jest ciepło. Nie będę ci przerywał, może za chwileczkę jeszcze pokażemy wam, drodzy widzowie, jak wygląda taki serwis. Zabierajcie się do roboty, bo już przed wami. Ile aut? My obsługujemy tylko jeden samochód, każda ekipa 3-4 mechaników ma swoje auto i każdy robi tylko tak naprawdę jeden samochód. Do jakiego kierowcy, do jakiej pary jesteście zakwalifikowani? My obsługujemy Huberta i Bartka, Huberta Ptaszka i Bartka Bobę, załogę Castrol. W takim razie dzięki wam wczoraj wygrali? No dzięki sobie myślę, my mieliśmy tylko niewielką cząstkę, niewielki swój wkład. Dzięki serdecznie. Mamy również do czynienia w serwisie z docinaniem opon i to jest kwestia oszczędności, czy o co w tym chodzi? Nie, docinamy sobie poddane warunki atmosferyczne, czyli jeżeli jest za dużo wody na nawierzchni, opona jest docięta w odpowiedni sposób, co ułatwia prowadzenie samochodu, no i wiadomo, zwiększa bezpieczeństwo na trasie rajdu. Czyli to są specjalne opony, tak? Znaczy to jest, czy normalne? To jest typowa opona deszczowa, która została dodatkowo jeszcze nacięta. Aha, i odprowadzenie wody jest lepsze, czyli ta opona się ściera. Ile razy jesteś w stanie naciąć tą oponę? Dwukrotnie, jesteśmy w stanie naciąć ją dwukrotnie. Bo dalej już chyba będą tylko druty. Dokładnie, dokładnie. I to rzeczywiście się sprawdza? Jak najbardziej, jest to sprawdzony sposób, stosowany na całym świecie, więc tak samo puchamy piesty, docinamy oponę. Ile opon dziennie docinasz? W zależności od warunków. Zdarza się, że nie docinamy w ogóle, zdarza się, że docinamy po 2-3 komplety, nie? Wszystko zależy, jakie są warunki na trasie. Fachowców od opon mamy tutaj bardzo dużo. Jest ze mną Piotr, który tych opon przerabia w potężnej ilości. No tak, od 12 lat jeździmy na rajdy, jesteśmy przedstawicielem opon sportowych. W tym roku mamy umowę również z Ford Fiesta Castrol Trophy. I wykonujemy usługę dla nich przygotowania opon do rajdów wszystkich. Czyli codziennie, praktycznie od rana do wieczora, czy jak to wygląda? W czasach serwisowych pracujecie? Różnie to bywa. No, czasami pogoda się zmienia w nocy i wtedy trzeba zmieniać opony z opon typu slick na opony typu mediata bądź deszcze. No w tym wypadku jest w miarę spokojnie, bo ta pogoda była przewidziana, także nie ma problemu. Ile opon już dzisiaj wymieniłaś? Średnio wymieniamy w ciągu jednego etapu od 200 do 300 opon, także... To wy naprawdę musicie mieć nie dość, że silne nerwy, to jeszcze siłę. No, nas jest cały zespół, 3-4 osoby, także każdy ma podzieloną funkcję. Jedna osoba przygotowywuje opony, druga osoba montuje, rozpompowywuje, wydaje, także to jest taka już mała fabryka. Zdarzyły się jakieś niedociągnięcia, od was bardzo wiele zależy. To znaczy my jesteśmy firmą, która przygotowywuje te koła, kierowcy już sami sobie dobierają i decydują, co montują na samochód. My je mamy po prostu przygotować, żeby one były zamontowane, docięte, a sam dobór i decyzja należy już do kierowcy bądź pilota. I to wszystko znajduje się w tej ciężarówce? Tak, w tej ciężarówce. Średnio na rajd zabieramy około 400 opon, także montaży jest więcej, bo niektórzy zmieniają, obracają te opony, docinają, zmieniają felgi, ale no, pracy jest dużo, także nie narzekamy. Tak właśnie wygląda serwisowanie auta Huberta Ptaszka. Hubercie, możemy cię prosić?
Co twoi serwisanci będą teraz robili przy twoim aucie? Aktualnie zmieniamy koła, przeklikujemy całe zawieszenie, tak, bo po prologu... Czyli zawieszenie, o co w tym chodzi? No ogólnie jest tak, że po prologu mogły powstać jakieś luzy ze względu może na krawężniki, które się czasami może dotykało, więc sprawdzają po prostu wszystko, żeby nie zdarzyło się to, nie odkręciło się cokolwiek po prostu. Aha, jeżeli elementy są uszkodzone, od razu je wymieniacie. Tak jest. Czego ty będziesz się spodziewał po dzisiejszym odcinku? No wczoraj już wygrałeś. No tak, no dzisiaj jest znacznie trudniejszy dzień. Wczoraj to tak naprawdę było tak bardziej dla kibiców, takie show zrobione po ulicach. No, udało nam się to wygrać, no zobaczymy jak dzisiaj. Dzisiaj no nie liczę na może wygrane, ale no na dobre tempo przede wszystkim i równą jazdę. My już tobie opony rozgrzeliśmy, teraz je będą pakowali. Za ile czasu wyjeżdżasz stąd? No, serwis mamy 15 minut, także jakieś 2 minuty wcześniej jeszcze wyjeżdżamy. Tutaj mamy zegar, który odlicza nam czas do wyjazdu z serwisu i mechanicy mogą sobie spojrzeć po prostu, ile im zostało czasu na serwis. Tak, czyli wszystko jest co do sekundy. Tak. Spójrzcie, drodzy widzowie. Rafał już się ubrał. Właśnie się ubieram. Przed kamerę. Rafale, jak twoje auto dzisiaj serwisowane, jakie opony? Jak to wygląda? Wiesz co, założyliśmy opony na słońce. Nie przewidujemy, że będzie padać. Gdyby tak się stało, to wzięliśmy sobie dwie na deszcz. Czyli macie możliwość dwóch opon. Założymy je albo na lewą stronę, albo na prawą. To jeszcze z pilotem uzgodnimy, gdzie jest więcej zakrętów lewych, albo gdzie prawych. Będziemy jechali na dwóch kołach, jak będzie padało. Oczywiście się zbijamy albo na przód, albo na tył. Tak, dokładnie. Ewentualnie właśnie to dobra propozycja, żebyśmy jechali może na dwóch kołach z przodu. No nie wiem, czy to się uda. Serwisanci nacinali ci wcześniej też opony, czy jedziesz na całkowicie nowy? Tak, dzisiaj zabroniłem im spać, całą noc wycinali, dostali nowe nożyczki. Super są docięte. Mamy takie różne takie, wiesz, wycinanki, wzorki takie mam, bardzo ładne. Na wodę, na deszcz. Ile jeszcze w ogóle macie czasu do startu? Widzę, że twój samochód już został opuszczony. Kompletnie mnie to nie interesuje, takie pytania to do tego człowieka. Ja jestem tylko od... Dzień dobry człowieku, nie obiadaj się. Pilot przygotowany. On naprawdę tak przyjeżdża tylko po to, żeby się najeść. Aha, no bo pewnie, po co prowadzić. Pilot przygotowany? Przygotowany, jak zawsze. Ja już przygotowany byłem przedwczoraj, także wszystkie notatki, wszystko przygotowane. Pełny skupiony, pełne skupienie. Za chwilę ruszamy, także... Powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje przygotowanie, boisz się tego rajdu czy nie? Trudno mówić o jakichś obawach tutaj. Każdy rajd ma swoją specyfikę, ma w sobie coś, czego można się obawiać. Są odcinki trochę łatwiejsze, trochę trudniejsze, ale fakt, rzeczywiście rajd rzeszowski jest bardzo specyficznym rajdem. Ma piekielnie trudne odcinki. Zawsze mi się wydawało, że to rajd karkonoski ma trudne OS-y, a jednak rzeszowski przebija... Rajd karkonoski tutaj naprawdę jest, nie ma w ogóle miejsca na błąd, nie ma w ogóle żadnego marginesu, jak tylko zjedziesz z drogi, od razu wypadasz, po rowach, po murkach, wszędzie, po prostu jest tak ciasno, kręto, wąsko i do tego są śliskie, piekielnie śliskie asfalty. Jest ale macie przecież w środku klatkę bezpieczeństwa i jesteście w jakiś sposób pewni swojego auta. No niby tak, jest to dodatkowe zabezpieczenie, mamy specjalne fotele, prawda, pasy. Mamy kombinezony, mamy kaski, mamy specjalny system bezpieczeństwa, ten Hans tutaj, tak, żeby chronił kręgi w razie jakiegoś dachowania. Rzeczywiście jest ta klatka. Rolki. Tak. Rzeczywiście ta klatka chroni. Z tym, że jednak kiedy jest jakieś dachowanie, coś takiego, ona spełnia swoje zadanie. Jeżeli mamy jakieś uderzenia boczne, typu uderzenie w jakieś murki, drzewa, ona również ma tą strefę zgniotu i amortyzuje to w jakiś sposób, ale jednak już mniej trochę wytrzymuje niż w przypadku dachowania, także wszystko może tutaj inaczej wyglądać. Czyli tak, dzwony najlepsze to chyba jednak rolka przód, tyła, nie boki, tak? Znaczy generalnie w ogóle najlepiej nie dzwonić. Aha, nie dzwonimy, nie dzwonimy. Życzę wam powodzenia. Dziękuję. I oczywiście, bardzo, żeby wam samochód nie zgasł, jak tam będziesz sprzęgła używa, jak wbijasz jedynkę i w ogóle, nie? Na psa urok. Żebyś po prostu nie spalił. Powodzonka. Nie, dziękuję. Może zobaczymy się na trasie. Dzięki.
Już w sumie jesteśmy na wizji. Jest ze mną Marcin Lisek. Natalio, dziękujemy Ci. Marcinie, jak wygląda puchar Forda Fiesty w Mistrzostwach Polski? No jeżeli chodzi o puchar, to może zacząłbym od strefy serwisowej, gdzie tak naprawdę można zobaczyć naprawdę profesjonalnie. Przepraszam, że Ci przerwę i czołówkę, spójrzcie! To jest czołówka Polski. Tak, to jechał Kajetan Kajetanowicz, no w tej chwili najlepszy kierowca w kraju, obecnie jeżdżący. Wracając do pucharu, to tak naprawdę zacząłbym od strefy serwisowej, która jest przygotowana na poziomie światowym i no zresztą to zapraszamy wszystkich na którykolwiek z rajdów Mistrzostw Polski, żeby zobaczyć, jak jest zrobione, bo naprawdę aż miło popatrzeć i fajnie by było, gdyby wszyscy zawodnicy mogli mieć takie możliwości i takie strefy, jak jest właśnie stworzony Puchar Fiesty. Teraz zaczekamy właśnie na Puchar Fiesty i zobaczymy, jak Fiesty wyskakują z tej ładnej hopy. Oglądajcie. To za nami. Pojechał Typa twoim samochodem, Marcinie. Tak, dokładnie. Radek Typa, doświadczony kierowca, który tak naprawdę z czteronapędowych samochodów przesiadł się do pucharu. No, myślę, że wybór na pewno trudny, bo z czegoś mocniejszego i czteronapędówki przesiąść się do ośki, to trochę niestety boli, no ale jest rywalizacja. Fajnie, bo tak naprawdę coś się dzieje, nie? W pucharze. I, no. Jest na dzień dzisiejszy najlepszy spośród zawodników w pucharze Forda Fiesty. Czy nie? Tak, na tą chwilę tak. Tak naprawdę od rajdu karkonoskiego dołączył Filip Niwet, wygrał ten rajd karkonoski. Natomiast w generalnej klasyfikacji prowadzi Radek Typa. Tak jak mówię, no to jest bardzo doświadczony zawodnik i myślę, że fajnie będzie. Będzie bardzo zacięta walka między kierowcami właśnie w Pucharze Fiesty. I następny zawodnik, spójrzcie. No, Łukasz Byśkiniewicz jakieś z doświadczeniem jedzie bardzo dobrze w Pucharze Fiesty. Siedzi na prawym fotelu Maciej Wisławski, czyli jak wiemy bardzo doświadczony pilot. I no, Łukasz sobie radzi bardzo dobrze, rzekłbym. No, przed sezonem, gdybym miał stawiać, to na pewno bym go tak wysoko nie stawiał. Warto budować auta rajdowe i czy to będzie tylko Fiesta? Nie no, teoretycznie to tak naprawdę rajdy to przede wszystkim pasja i budowanie to generalnie firma
G4, Mariusz Woźniczko, duże doświadczenie, bardzo, bardzo mi się osobiście podoba to, co robią chłopaki, dlatego że wszystko tak naprawdę nie trzeba pilnować, stać nad nimi. Jak oni to robią, jest wiadomo, że każda śrubka jest dociągnięta. Jest... A takich ludzi trzeba szukać ze świeczką. Kolejni zawodnicy jadą, no i oczywiście świetne miejsce. Ta woda, tak? Spójrzcie. I mamy Aleksandra Jaroszewicza. Oprócz Marcina na rajdach wraz ze swoimi koleżankami jest Natalia. Natalio, jesteś tu pierwszy raz. Podobają ci się rajdy? Tak, jestem tutaj po raz pierwszy w tym miejscu. Po wszystkich kibicach widać, że naprawdę emocje są bardzo duże. Wszyscy są bardzo zadowoleni, pogoda jest piękna, pogoda dopisuje, miejsce jest cudowne, także czego chcieć więcej. Natalia przed programem wspomniała, że się z nami nie boi stać w takim miejscu. Ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku Jazdy Próbnej, na kolejnym OS-ie. Wchodźcie na naszą stronę internetową. www.tv-trwam.pl. Tam w dziale Video Stream zobaczycie wszystkie nasze odcinki. Spójrzcie, jak jeżdżą kolejne Fordy Fiesta. Do zobaczenia już za tydzień. Thank you.